My chcemy się umocnić jako miasto, drugie miasto pod względem wielkości, a w wielu dziedzinach pierwsze w Polsce, tak żebyśmy mieli świadomość, że swojej roli tutaj na terenie kraju, ale my także się odnosimy raczej do wielkich miast w Europie. My się ścigamy nie z Wrocławiem, Poznaniem czy Gdańskiem, ale z Mediolanem, Paryżem, Rzymem. Zresztą część z tych miast to są nasze partnerskie miasta, które warto może podkreślić, że Kraków jako miasto, które nie jest stolicą, ma umowy partnerskie z bardzo wieloma stolicami, bo nie tylko Rzym, nie tylko Wiedeń, ale także i Wilno, także i żeby iść na wschód, i Petersburg, i Moskwa, i Kijów. Także tu jest bardzo wiele miast, które się do nas same zwracają o to, aby mogły być miastami partnerskimi. Zasadniczą rzeczą dla nas jest rozwój Krakowa, ale taki rozwój, tak jak chcą mieszkańcy, powiedzmy sobie, do wewnątrz. Nie rozbudowanie Krakowa na zewnątrz, ale doprowadzenie do tego, aby ludziom tutaj żyło się lepiej. Mamy do czynienia z koncepcją metra, w tej chwili to jest jakoś tam finalizowana. Ta sprawa, aczkolwiek to jest też sprawa odległa, to nie jest na jutro, tylko jest to pewien czasokres do tego potrzebny. To jest kwestia budowy kolei aglomeracyjnej, gdzie my partycypujemy, gdy idzie o przystanki, rozbudowa sieci tramwajowej, wymiana taboru. Przede wszystkim już mniej więcej tabor autobusowy mamy prawie w 100% wymieniony, do września będzie pełne 100%. Gdy idzie o tabor tramwajowy także, aczkolwiek tutaj musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że budujemy nowe linie tramwajowe, więc będzie tego taboru trzeba trochę więcej. Zieleń, kolejna rzecz i czyste powietrze. To jest taka rzecz, gdzie staliśmy się prekursorem w Polsce i w związku z tym zostaliśmy ogłoszeni jako miasto, gdzie jest smog. Inne miasta tego nie zauważały, dopiero teraz od pewnego czasu widać, że ten smog jest w całej Polsce i wszystkie inne miasta, muszę powiedzieć, przyjeżdżają i biorą z nas przykład.